Dzień dobry, ja dzisiaj z Meksyku. Jesteśmy niedaleko miejsca dosyć popularnego, jeżeli chodzi o naturę, dlatego że jest to teren górzysty i jest to miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie, żeby oglądać motyle, które tutaj właśnie zimują. Mniej więcej od listopada do marca, lutego, marca, tutaj właśnie niedaleko stąd znalazły swoją siedzibę motyle i dzisiaj właśnie tam będziemy je odwiedzać. Niestety nie ma tutaj zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o hotele, dlatego zatrzymaliśmy się w jednym z kilku dosłownie hoteli dostępnych tutaj o nazwie Margarita. I tak właśnie wygląda hotel Margarita. Dosyć pięknie zdobione ściany, oczywiście motylami lokalnie. Na terenie tego małego hotelu, motelu jest kapliczka i piesek, który pilnuje terenu. Jeżeli chodzi o sam hotel, to luksusów tutaj nie ma na pewno, ale jest wszystko to, co jest potrzebne. Zresztą za chwilę zobaczycie sami. A teraz krótka wycieczka po pokoju. Tak jak mówiłam, nic szczególnego, ale kominek jest, którym sobie można napalić, żeby się ogrzać. Proste łóżka. Wszystko w starym stylu. I najciekawsze są drzwi do łazienki. Oraz prysznic. Woda ogrzewana jest przez system słoneczny, solary. I wczoraj odkryliśmy, że dopiero ostatnia osoba, która bierze kąpiel, która bierze prysznic, ma ciepłą wodę. Pierwsza osoba, którą byłam ja, miała wodę zimną. Okolica jest cicha i spokojna, oprócz odgłosu kogutów z samego rana. A my jedziemy już do centrum miasteczka Angangueo. Miasto zostało oficjalnie założone wkrótce po tym, jak odkryto w okolicy duże złoża minerałów, a było to w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku. Kopalnie co prawda wyczerpały się w XX wieku, ale okolica nie narzeka na brak turystów, a to ze względu na to, co znajduje się w pobliżu. Jest to oczywiście jeden z największych cudów natury Meksyku, rezerwat biosfery motyli monarchy, który zresztą w 2008 roku został uznany przez UNESCO za miejsce światowego dziedzictwa. Główny plac w miasteczku Angangueo otoczony jest przez dwa kościoły i taka ciekawostka, zegary na obu kościołach często pokazują różną godzinę. Teraz będziemy jeść śniadanie w małej, lokalnej restauracji, w takiej typowej restauracji, gdzie babcia sama wszystko robi, przyjmuje zamówienia i robi śniadanie. To jest właśnie ta restauracja. A teraz już udajemy się do miejsca, skąd będziemy się wspinać na górę w poszukiwaniu motyli, a miejsce to nazywa się Sierra Chincua. Przed chwilą kupiliśmy bilety na wstęp, bo oczywiście nic nie ma za darmo, nawet w Meksyku. I za chwilkę zaczynamy trasę do motylków. I z tego miejsca zaczyna się nasza trasa do motylków. Trasa ma jakieś 2 km długości. Także oczywiście będę
po drodze dokumentować. A to chyba ochrona dla motyli. Jest również opcja dla leniwych. Jeżeli ktoś nie ma ochoty iść na piechotę pod górę, to jak najbardziej może sobie zażyczyć za odpowiednią cenę wykonać tą trasę konną. Gdyby ktoś nam powiedział, że taki malutki, ledwo gramowy motylek może pokonać nawet 4000 km, czyli 100 km dziennie, żeby dotrzeć do celu, pewnie byśmy w to nie uwierzyli. Motyle monarchy, jak zresztą większość motyli, żyją tylko kilka tygodni. W tym czasie składają jajeczka, a ich życie szybko się kończy. W przypadku tego gatunku raz w roku, pod koniec lata w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rodzi się pokolenie nazwane matulasen, które przeżywa nawet 8 miesięcy. Gąsienice, a wynika to z obserwacji, gromadzą więcej zapasu tłuszczu, co też później pozwala im na tak właśnie daleką migrację właśnie do Meksyku, gdzie motylki spędzają zimę w lasach jodłowo-sosnowych na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza. A my już jesteśmy na miejscu. Dookoła znajdują się tablice, które informują o tym, żeby zachować ciszę i żeby nie deptać motyli, bo też czasami zdarza się, że gdzieś przybłąkają się pod nogami. A ponieważ jest to dopiero początek sezonu, ponieważ jest początek grudnia, to nie ma tych motyli zbyt dużo, a zresztą zobaczcie sami. A my postanowiliśmy pojechać w jeszcze jedno miejsce, w którym również zimują motyle, ale o tym będzie już w kolejnym materiale. Do następnego razu.